Z tej strony Gavs IGN, a przed wami Dying Light The Following oraz ten, który opowie nam więcej o grze, czyli jeden z twórców, Tymon. Miło Cię poznać, dzięki za zaproszenie. No więc Dying Light The Following to nowe ogromne rozszerzenie do Dying Light, gry, która wyszła w styczniu 2015 roku i stała się jednym z czołowych tytułów tego roku. Teraz staramy się pokazać nieco więcej. Kyle Crane, protagonista gry, nadal wspiera ludzi zwierzę, bezpiecznego miejsca, gdzie przebywał w podstawowej wersji gry. Ale sytuacja staje się coraz gorsza, ponieważ ludzie zaczynają umierać, nie mają wystarczająco leków i dzieje się tylko coraz gorzej. Ale na szczęście spotyka tam rannego mężczyznę, który mówi coś o ludziach, którzy nie zostali zainfekowani, którzy wydają się być odporni na wirus. Miał przy sobie mapę, więc teraz my staramy się po prostu iść za mapą i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Musisz ufać umierającemu człowiekowi i spełnić jego ostatnią wolę. To wygląda niesamowicie. Dzięki. No więc najistotniejszym elementem rozszerzenia jest ta mapa. Nowy teren jest tak samo wielki jak podstawowa gra. Więc możemy wycisnąć z tego kolejne 20 godzin rozgrywki. Wszystko tu jest inne. Wyruszamy z dala od miasta Haran, ale nadal znajdujemy drogi, którymi możemy przemieszczać się w stylu, z którego słynie Dying Light. W gruncie to na tym opierała się podstawowa wersja. Chodziło głównie o przemieszczanie się. A teraz w tym samym stylu wkroczymy na zupełnie nowe tereny. Będziemy również w stanie wykorzystać nowe sposoby, by zwiększyć naszą mobilność. Gramy teraz dwuosobowo w trybie kooperacji. Oczywiście można włączyć tryb kooperacji tak jak w podstawce, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by przejść rozszerzenie nawet w czteroosobowej grupie. I jak zapewne wiecie, wprowadzimy nowy sposób przemieszczania się. Latanie. Prawie. Sam się przekonasz. No, chciałeś polatać? To masz. Co to? Gość, który lata, stylowo to nie. Garma dla rybek. Mogą na niego wpłynąć? Wewnątrz gościa? Chyba go obrabować. No więc dostaliśmy się na nowy teren. Tak, dokładnie. Dotarliśmy na tereny zielone poza Haran. A za chwilę przekonamy się, że to miejsce jest trochę dziwne. Dzieje się tu coś tajemniczego. Wygląda na to, że ludzie mieszkający tutaj czczą ten posąg. Widzimy na nim wiele lin i jakieś malowidła. Zbudowali to. Zombie opanowały świat. Muszą coś czcić. Może, ale musisz sam to odkryć. To tajemnica, którą będziemy musieli rozwikłać w rozszerzeniu. Powiedz nam, dokąd teraz zmierzamy. Może spotkamy kogoś do pogadania, a przez to rozumiem żywych ludzi. A ten koleś nie jest zupełnie żywy. Nieźle. Dobra, teraz na pewno jest martwy. Widzimy zatem wiele otwartych przestrzeni. Z dużą ilością zombie. Tak, oczywiście, ale nie będziemy ich omijać, kiedy możesz przynieść ze sobą swoją broń z podstawowej wersji gry i przetestować ją w nowym środowisku. To wygląda niepokojąco, ale rozszerzenie jest dla ludzi, którzy przeszli podstawową grę, więc teraz mogą wykazać się umiejętnościami. Okej, rzuciłem petardy. Zombie się zgromadziły, a teraz Mołotow. Zrobiliście takie rzeczy celowo? Zabawę z zombie? Oczywiście. Okej, więc dodatek jest dla mnie, jeśli byłem naprawdę niezły w Dying Light. A co jeśli byłem po prostu okej? To również powinieneś sobie dobrze poradzić i tutaj, ponieważ gra dostosowuje się do naszych umiejętności. Więc jeśli nie jesteście zbyt dobrze, gra sama będzie z wami współpracowała. Ale jeśli szukacie wyzwania, naprawdę wymagającego wyzwania, przedstawiamy nowy poziom trudności, który nazywa się Koszmar. I uważam, że nazwa pasuje do niego idealnie. What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. I've got my eye on you, stranger. Okej, więc mamy tutaj wiele osób, którym możemy pomóc.
Właściwie to całe rozszerzenie skupia się bardzo na fabule. A ta nie jest z góry określona, możemy więc robić misje w dowolnej kolejności. Niektóre misje możemy całkowicie pominąć. Naszym zadaniem jest zdobycie zaufania tych ludzi, mieszkańców tego terenu. Za każdą misję zdobywamy odrobinę punktów zaufania, a gdy zdobędziemy ich odpowiednią ilość, odkrywamy dalszą historię. Lubię tego gościa. Może pogadam z nim trochę później. Widzieliśmy już starych ludzi. Kim oni są? Tak, to jest przywódca społeczności. Jego imię to Jasir. A ta piękna pani to jego córka. Jej imię to Ezli. Trochę się pokłócili. Lepiej się w to nie mieszać. Racja. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus. Widzę, że nie chce za bardzo współpracować. Woli, żebyśmy sobie poszli. To normalna obrona. Nagle pojawiliśmy się znikąd i chcemy informacji. Ale jest przynajmniej na tyle dobry, żeby podzielić się chlebem na drogę. Oczywiście chce, żebyśmy sobie po prostu poszli. Tak, weź chleb i sobie idź. Wiesz, co powiem. Więc tu nam się nie poszczęściło. Może lepiej skontaktujmy się z ludźmi z wieży i powiedzmy, że to nie będzie takie proste. Lena, this is Crane. Do you copy? Damn it, what a fucking wasteland. Hey, yeah, you, come here. I'm another person, that's interesting. Kolejna osoba, to ciekawe. Podobają mi się jego łańcuchy, jego dom, jego papieros. Chodzi mi o to, że no, tylko na niego popatrz. Prawdziwy gentleman. Właściwie to podobają mi się jego tatuaże. Może zrobię sobie podobny. Chciałbym to zobaczyć. Zdecydowanie powinieneś sobie zapuścić jeszcze taką brodę, no i załatwić takie łańcuchy. Okej, załatwione. Ten człowiek ma na imię Khan i jest czymś w rodzaju sprzedawcy. Nie pochodzi z tej społeczności, ale stara się sprzedawać tym ludziom swoje towary. Opowiada o swoim przyjacielu, partnerze, wspólniku, który był jego kierowcą i wybrał się do miasta. Oczywiście nigdy już nie wrócił. Tak więc zdają sobie sprawę, że jego kierowca musi być tym rannym człowiekiem, którego znalazł. Jasne. Więc teraz ucinają sobie pogawędkę i wygląda na to, że Khan chce dobić z nimi jakiegoś targu. Zdradzi nam coś na temat społeczności, ale najpierw musimy zrobić coś dla niego. Zawsze tak to wygląda w grach. Tak oczywiście, tak, jasne, ty zrobisz coś dla mnie, ja zrobię coś dla ciebie. Zwłaszcza w miejscach opanowanych przez zombie. Myślę, że tak samo jest w życiu, w prawdziwym życiu. Ten gość? A, skrada się, próbuje podsłuchać, o czym rozmawiamy. Gdybym chciał podsłuchać rozmowę, raczej nie ubrałbym tamtej koszuli. I tej czapki. Tak. Ma oczy sprzedawcy. Ma naprawdę krętackie oczy. O tym właśnie mówię. Okej, nie za bardzo mu ufam, ale mam wrażenie, że powinniśmy zrobić, co mówi. Zrobiliśmy już pierwszy krok, więc zróbmy, co powiedział. Opowiedział nam o farmie bandytów, która leży nieopodal i wygląda na to, że mogą mieć tam jakieś pojazdy, więc chcę jeden z tych pojazdów, więc spróbujmy jakiś dla niego zdobyć. Po co są te wszystkie wiadra? Żeby łapać wodę? Tak, dokładnie. Rozumiem, usiłują nabrać wodę w wiadra, ponieważ nie mają bieżącej wody w kranach. Dobrze, farma jest chroniona. Nie bez powodu. Pójdziemy bezpieczną drogą. Czy... Nie, teraz pobiegniemy tędy. Oczywiście. Headshot. Te zombiaki wyglądają naprawdę agresywnie. Tak, są bardziej agresywne w The Following i... Naprawdę musisz użyć wszystkiego, co masz. Skoczmy tam na górę. Biegną za nami. Wyglądasz całkiem klawo, kiedy prześlizgujesz się pod tymi rzeczami. Aha, no wiesz, to parkour stary. Pewnie. Nice.
Nieźle. No chyda, prawda? Pięknie. Zgaduję, że teraz szukamy jakichś łupów. Tak, ale nie wydaje mi się, żeby miało nam tu się poszczęścić. Nic. Genialnie. Zdaje się już splądrowany. Prawdopodobnie przez tych bandytów mieszkających niedaleko. Są tuż za wzgórzem, więc to ma sens. Czy wydaje mi się, czy on zawsze wpada na dzika? Wyluzuj, chłopie. Chcę po prostu zdobyć tę terenówkę. Znów widzieliśmy te rysunki przedstawiające tę kobietę w skale. Jak już mówiłem, to jeden z sekretów tej okolicy i do nas należy poznanie tej tajemnicy. Oczywiście jest to bardzo ważne dla fabuły. Teraz widzisz kolejną z nowości, którą wprowadziliśmy tu w dodatku The Following. Kusza, oczywiście. To coś, o co prosili fani. Dajemy im teraz dokładnie to, czego chcieli. Headshot, prosto w głowę. Właściwie każdy headshot to strzał w głowę, przepraszam. Więc gość został zdjęty i nikt nie słyszał, jak umiera. Tak, dokładnie. Do tego właśnie służy kusza. Można jej użyć do rozwiązania każdej sytuacji, pozostając w ukryciu. Tak samo zachowuje się nasz przyjaciel, więc jak zobaczysz, spróbują zakraść się do tamtego gościa. A tam na dole widzę naprawdę fajnie wyglądające terenówki. Ta? Którą wolisz? Niebieską czy żółtą? Niebieską. Dobra, bierzemy niebieską. Więc naprawdę dużo zależy od twojego towarzysza, ale nie potrafi on sam o siebie zadbać. I ma trochę broni palnej. To kolejna rzecz, której chcieli gracze Dying Light. Więcej broni palnej, więc w The Following będą mieli mnóstwo okazji, żeby sobie postrzelać. Myślę, że z bronią palną nie ma sensu się skradać. Nie, bo i tak narobi hałasu. Właściwie podobało mi się. Myślę, że z bandytami można tak zrobić. Podejdźmy trochę bliżej. Tak, celujemy w głowę i bum. O, mamy tu jakichś uzbrojonych ludzi. To tutaj się spotykali, a my przyszliśmy zakłócić im spokój. Tak, w zasadzie się relaksowali. Dorwijmy ich. Dobra, zobaczmy, czy farma jest czysta. Ukradnijmy jedną z tamtych terenówek. Dobra, nadchodzą zombie, bo narobiliśmy trochę hałasu, więc wysadziliśmy całe mnóstwo rzeczy. No, stary. Nieźle. A, już po nim. To dobrze, nie potrzebujemy więcej pasażerów, ale nasz kolega siedzi na miejscu pasażera. Okej, okay. Na tyle terenówki, więc może używać swojej broni, by... Co można założyć na terenówkę? Jakiego rodzaju ulepszenia? Tak, zobaczysz za chwilę, że możemy używać takich rzeczy jak na przykład elektryczna klatka. Jest to wyładowanie elektryczne, które odrzuca zombiaki z dala od naszego samochodu. Są też miotacze ognia, miny. Jest też napęd nitro, który można zainstalować. Można też pomajstrować przy silniku i zawieszeniu samochodu, żeby... Oho, a to klatka elektryczna. Można też podrasować bebechy samochodu, by sprawić, żeby był szybszy. Żeby lepiej przyspieszał. Więc jeśli chcesz pogrzebać przy samochodzie, to również możesz to zrobić w Dying Light The Following. O człowieku. Trochę parkouru. Zobaczyliśmy więc wieżę. Tak, postanowiliśmy zobaczyć, czy jest tu coś ciekawego. I właśnie za każdym razem, gdy widzisz coś na horyzoncie, każda budowla jest warta, by ją splądrować. Jeśli jest tam coś do rozgrabienia. Uwielbiam tego gościa na dole. Nasz kolega dobrze się bawi z zombiakami. To wygląda na naprawdę dobrą taktykę. Was dwóch w jednym samochodzie. Ale jeśli grasz w trybie kooperacji, każdy z was może mieć swój samochód, więc możecie robić wyścigi i inne takie. Więc zasadniczo zabieramy teraz samochód z powrotem do Kana, żeby zobaczyć, czy uda nam się czegokolwiek dowiedzieć. Tak, dokładnie, ale to nie przeszkadza nam w dobrej zabawie na okolicznych polach. Przejeżdżanie zombiaków samochodem to jedna z fantazji, których nie udało nam się spełnić w Dying Light, tak więc teraz nadszedł czas, byśmy naprawili ten błąd w The Following.
Dobrze, zostawmy tam naszego przyjaciela, a może idzie z nami. Zostawmy go. Nic mu nie będzie. Zawsze wybiega naprzód, więc racja. Myślę, że zaraz skądś wyskoczy. O, tam jest. To ten ciekawski gość z dziwną koszulą z wcześniej. Okej, więc spotkamy się z Kanem, powiemy mu, co widzieliśmy. Gdzie on jest? Nigdzie go nie widać. A-o, gdzie jest Kan? Pozostawił po sobie tylko brudne siedzenia. Aha, dobra. Tak więc wygląda gra w Dying Light The Following. Jak można ją zdobyć? Będzie w formie dodatku, który będzie można pobrać z sieci, a także jako część naszej przepustki sezonowej. Jeśli macie przepustkę sezonową do Dying Light, to otrzymacie dodatek za darmo. Możecie także zdobyć dodatek jako część naszej edycji rozszerzonej, która wchodzi następnego dnia do sprzedaży detalicznej i cyfrowej.